Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Ja Superman Sztost, prawda, jestem razem z wami w dzisiejszym dniu. Słuchajcie, bardzo ważna informacja. Mam dzisiaj urodziny. Musiałem się tak pochwalić, słuchajcie, 19 urodziny. To jest ostatnie naście, które mam. Troszkę smutno, ale z drugiej strony całkiem sympatycznie. Ale pojawiła się już tutaj skrzyneczka z książką. Wygląda to trochę jak prezent? Nie wiem, czy tak to mogę powiedzieć, ale w sensie, że wiecie, tak jakby ta ramka, nie wiem, no tak jeszcze nikt mi nic nie zapakował, więc jestem ciekaw strasznie, co to jest. Nie odpakowywałem tego przed odcinkiem, bo uznałem, że odpakuję to na odcinku, skoro i tak mam zaraz nagrywać. Ale zanim cokolwiek do tego przyjdziemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, taką urodzinową łapeczkę w górę, wiecie, o co chodzi, nie? To po prostu będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie urodzinową łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło, tak nawet to bym powiedział. Dodatkowo, słuchajcie, możecie wbić na Instagrama Szczypson przez 2N, to też taki możecie mi prezent urodzinowy zrobić. Kogo tam jeszcze nie ma, to zapraszam bardzo serdecznie. A taki najlepszy prezent urodzinowy to możecie wbić na ShopShopa i zamówić sobie koszuleczkę, bądź cokolwiek tam innego. Dobra, słuchajcie, wracając do tego, co się dzieje tutaj z nami na Palionowie. No to tak, przede wszystkim ostatnio na odcinku u Dave'a udało się sklonować mnie i Dave'a, więc tutaj patrzcie, tam mamy coś takiego. Tam jest taka maszyna do klonowania, po prostu najzwyklejszego w świecie klonowania. Tam po prostu sobie ktokolwiek tam, wiecie, tutaj na szybko wam to pokażę, jak to działało, że tu wchodziłem ja na przykład, klikało się ten przycisk i tutaj wychodził mój klon. No i uwaga, to działało, z tym, że ja jestem w stanie tego klona teraz przywołać do siebie, ale chyba nie będę tego robił teraz, bo w sumie jest mi nieco niepotrzebny. I może go przywołamy w następnym odcinku. Jakbyście chcieli taki odcinek z moim klonem, to koniecznie napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli. Dobra, przechodzimy do tej skrzyneczki, bo jestem mega ciekaw, co tutaj się będzie działo. Dobra, uwaga, bierzemy książkę na początek. Postanowiłem okazać trochę litości. Zniszczyłem... Oho, dobra, czyli to jest świrus, no to czyli normalna sprawa. Zniszczyłem ci dom, ale jako, że masz dziś urodziny, mam dla ciebie kilka prezentów. Jeden z nich to materiał na twój nowy dom. O, ej, dobra, dobra. Pierwszy prezent pozytywny, który dostałem od świrusa i... Jeszcze nie wybuchło TNT, więc to nie była skrzynia pułapka, aż się jeszcze upewnię. Może coś mu nie zadziałało. Wszystko śmiga perfekcyjnie. Czyli to faktycznie są materiały na mój nowy dom. Ej, dobra, no jestem pod wrażeniem. Aż powiem wam szczerze, że chyba sobie coś tutaj takiego szybkiego zbudujemy może, co? Czekajcie, jakiś tutaj pokazowy na sam początek. Uwaga, zrobimy sobie tak. Tu lecimy z jakimś takim... Tu też do góry. Tak, o. Takiż na szybko domek bez dachu jeszcze nawet zrobimy, bo za bardzo nie mam... Nie dał mi w sumie materiałów na dach. Taki jest, kurczę, ten świrus niesamowity. Dobra, czekajcie, zrobimy coś takiego. Tu. No, dawaj tu, tak. Teraz zrobimy... Tu może czerwony? Albo żółty? Dobra, żółty może dajemy, coś takiego zróbmy. O, i tu może zrobimy coś... Dobra, nie wiem, co ja robię totalnie, nie mam pojęcia. To jest totalny freestyle, jeśli chodzi o budowanie domku. Jeszcze nigdy takiego domku nie budowałem, na pewno go jakoś przemodeluję. Ale przynajmniej... Ojejku, tu źle postawiłem. Ale przynajmniej coś ala jakiegoś, nie wiem... Mniej więcej zrobimy coś takiego, żeby tu coś, cokolwiek było. Zróbmy tak, o. No i fajnie, no i... Mi się podoba, jak wam się podoba, co? Bo według mnie to jest naprawdę mistrzowski domek, tylko skończył mi się czarny, kurczę, szybko mi się skończył. W sumie, no ale dobra, no tu. Bez dachu zrobimy na razie, chociaż może dach zrobimy, ale to zaraz, czekajcie, ale zrobimy go taki płaski. W sensie skończmy ten domek, żebym już miał gdzieś się przynajmniej osiedlić, bo aktualnie jestem bezdomny, co? Znaczy, no niby mieszkam tam w tym diamencie, no to w sumie... Nie jestem do końca bezdomny, no ale przydałoby się mieć coś więcej. Dobra, tu rozwalmy. Podłogę zrobimy sobie. Szybka burza mózgów, z czego mi się to by najbardziej opłacało. Wydaje mi się, że najmniej użyję póki co czerwonego, więc... Albo... Dobra, mam pomysł. Zrobię taką jakby szachownicę na ziemi, co myślę, że będzie całkiem fajne, ponieważ jeszcze szachownicy żadnej takowej nie robiłem. Nie robiłem nic takich rzeczy, więc w sumie... Szachownica mogłaby się nadać. Zróbmy czarno-czerwoną. Zróbmy tak. Tu odbija w tą stronę, tak. O, patrzcie, idealnie to wyjdzie, ale fajnie, idealne wymiary hawiry mamy. Idealnie to będzie wyglądać. Dobra, tu i tu. O, i tu jeszcze. I teraz lecimy w dziurach wszystkich, tak. No i super, ale mam dobrą tą. Dobra, tu jeszcze tak. Dobra, idealnie siadło. Jeszcze tu będzie żółty też.
No i super, ej, naprawdę, dobra, Havira mi się podoba jednak. Tu jednak jeszcze powinien być ten. I na górze wydaje mi się, że też powinniśmy zrobić szachownicę, tak mi się wydaje. Ale tu będzie to ciężkie, bo to trzeba zrobić w taki sposób. Będzie szybciej niż jakbym normalnie robił. I teraz tak, tu jest czerwony, więc tu będzie czerwony, tu będzie czerwony, tu będzie czerwony, tu, 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 tu i tu. O, idealnie, siedzi, dobra. Teraz, o nie, brakło mi znowu. Weźmy już sobie te wszystkie, bo w sumie to widzę, że szybko mi to schodzi. Więc zróbmy tak. I teraz tak, tu będzie, tu będzie, tu będzie, tu będzie, tu będzie, tu, 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 ojejku, tu, tu. Dobra, trochę mi się gubi to, już mi się mienią w oczach te klocki, ale damy radę, tu, tak, 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 tak. O, dobra, no idealnie wyszło. Ej, no dobra, mi się podoba mega ten, w sumie to fajny jest ten domek, w sumie to mi się podoba. Dobra, weźmy, zróbmy sobie jeszcze normalne szyby. Z tego, żeby tu było widać po prostu coś za tym, bo tam są jeszcze inne szyby, ale tamte to bym chyba wykorzystał. O nie, źle postawiłem. Tamte to bym wykorzystał w sumie chyba, żeby zrobić taką szklaną bramę jakby. To by było fajne, bo jeszcze szklanej bramy nikt nie zrobił. O nie, znowu, to jest najgorzej. Ale jeszcze nikt nie zrobił szklanej bramy, a to by nawet całkiem fajnie wyglądało. Dobra, odkładamy te rzeczy. Nie ma to tamto, pójdźmy poszukać następnych prezentów jakiś, bo... nie ma tu gdzieś obok mnie, więc będą schowane. Podejrzewam, że to będzie tutaj, że on tu zostawił jakąś kolejną informację. Więc zobaczmy, czy tutaj tym razem coś jest. Zobaczmy, 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 uwaga. O, jest jakaś tabliczka. Kolejne prezenty masz w Diak z domu. Dobra, Diak z dom, to wiemy, gdzie jest Diak z dom. Czyli tam, gdzie w sumie w tym momencie mieszkam sobie, w sumie tam niewiele jest. No ale zobaczmy sobie, co takiego w Diak z domie zostawił dla mnie Świrus. Dobra, no nie mam szczerze mówiąc pojęcia, co to by mogło być. Już podejrzewam, co to może być. O, no to się postaram, czekajcie. No, to jest już ostatni prezent, dobra, uwaga, bierzemy tego diamenta. Czy to był jedyny diament? 28 diamentów od Świruza, dobra, to jest to, dobra. Ostatni prezent jest na szczycie twojego posągu. Najlepszego. Ej, dobra, póki co, to Świrus w sumie nie... W sumie to mnie zaskoczył, zaskoczył, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy dał mi w sumie faktycznie jakiś prezent, a nie pościemniał, że... Powiedzieć miał prezent, ja tam wchodzę, otwieram skrzynkę i nagle jest... Boom. No ale dobra, skoro jest tutaj tabliczka, że ostatni prezent jest na szczycie mojego posągu, no to w takim razie myślę, że to jest najlepszy moment, żeby tam się po prostu udać i zobaczyć, co takiego nam na ostatni prezent przygotował, prawda, Świrus. No... Znaczy, mimo tego, że jakby zaskoczy mnie z tym, że tutaj faktycznie dostaliśmy materiały na domek, tam faktycznie dostaliśmy te 28 diamentów, to jednak tu czuję, że jest jakiś haczyk i że tam będzie jednak co innego, że to jednak... O kurczę, ale mnie wystrzeliło, że tam jednak nie będzie to, co myślę, ale dobra, jest jakiś prezent, znaczy jakaś skrzynka i uwaga... Potka na niewidzialność na 8 minut, złota marchewka i fonograf? Co ty gadasz? Czekajcie, czekajcie, czy to jest... To jest na płytki, czekajcie, postawmy... Wow, jak ja wleciałem do tego domku, jak to się wydarzyło? Dobra, nieważne, czekajcie, przede wszystkim to my tu nie mamy światła w ogóle. Jest strasznie ciemno, ale dobra, postawmy to tutaj. I na to można jakąś płytę dać, czy naprawdę ja na to mogę jakąś dać płytę? Nie mam żadnej płyty, w sumie miałem w tym domku, ale mi wysadziło wszystkie itemy. I ja, najgorzej, najgorzej, no i bez sensu, no to tego nie sprawdzimy. To sprawdzimy to w następnym odcinku. A na tym odcinku dziękuję wam bardzo za to, że oglądaliście. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Gdzie będziemy rozwiązywać kolejne, prawda? Znaczy może nie rozwiązywać, po prostu będziemy dalej żyć. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.